W styczniu 1929 roku w Polsce powstaje pierwsze państwowo-samorządowe przedsiębiorstwo Linie Lotnicze LOT, do nazwy których później dodano słowo polskie. Godłem polskich linii lotniczych zostaje żuraw projektu Tadeusza Gronowskiego. Początkowo loty łączyły Warszawę z Katowicami i Bydgoszczem, odlatując z lotniska na polach mokotowskich. 1 kwietnia 1930 roku z lotniska mokotowskiego LOT uruchamia pierwsze regularne połączenie międzynarodowe do Bukaresztu. Był to lot wieloodcinkowy – Warszawa, Lwów, Czerniowce, Bukareszt. Później lot przenosi się z Mokotowa do nowego lotniska Okęcie. Jak widzimy, od 1929 roku żuraw nadal pozostaje godłem lotu. Dzisiaj lot obejmuje siatką połączeń cały glob, a zaczynało się od pierwszego międzynarodowego połączenia z Bukaresztem na małym lokalnym lotnisku na polach mokotowskich. Do dziś lotnisko Okęcie, obecnie Chopina, stanowi główną siedzibę polskich linii lotniczych LOT.